Hello, cześć, witajcie w kolejnym odcinku, z tej strony Brian. I dzisiaj chciałbym wam przedstawić sytuację dotyczącą dzisiejszego świata, dzisiejszej sytuacji w świecie, jak to wygląda w tym świecie wirtualnym, jak to dzisiaj świat postrzega. Jak wiecie, kiedy jeszcze YouTube nie miał takiego rozchwytywania, kiedy w ogóle jeszcze nie było do YouTube'a, powszechnym i bardzo znanym właśnie takim środkiem przekazywania też informacji, oglądania filmów bardziej, o może tak, pokazywania jakiejkolwiek twórczości, była właśnie telewizja i nadal jest. Teraz zauważamy, że ten YouTube coraz bardziej wkracza i coraz bardziej staje się ważniejszy od tej telewizji. Bo mnie boli, nie? W telewizji mamy właśnie podział na różne takie filmy, komedie, dramaty, thrillery, później mamy horrory jeszcze, no i również takie reality show i tak dalej. Dokąd ten YouTube zaczął się rozwijać, to wszystko mamy w jednym funkcjonującym terminie. W YouTubie? YouTube stał się teraz bardzo prężnie rozwijającą firmą. Prezentuje je na szeroką skalę. Każdy może je zobaczyć, każdy może o nich się dowiedzieć i każdy może coś pod siebie podłożyć. W telewizji tylko i wyłącznie osoby, które są aktorami, mogą jakąś większą rolę zagrać, mogą w jakimś większym stopniu się do tego przyłożyć, a na YouTubie możemy, każdy z nas może dać z siebie jakąś cząstkę, każdy z nas może spróbować, każdy z nas może czegoś ciekawego, nowego doświadczyć, każdy z nas może spróbować nagrać sobie film i zobaczyć, jak to jest. Czy to z gry, czy to vloga, czy to jakieś tam inne pranki i tego typu rzeczy. Również widziałem na właśnie tym polskim YouTubie, jak i zagranicznym Magię. Są tutaj szerokie horyzonty, można więcej nawet niż w telewizji. Każdy z nas może coś dla siebie znaleźć i każdy z nas może według siebie, to według swoich zainteresowań, według swoich upodobań, może coś ciekawego nagrać, może coś ciekawego przedstawić i myślę, że jest to naprawdę bardzo dobre. Jeżeli potrafi na przykład tylko i wyłącznie grać w gry, nie szkodzi, może zaprezentować granie w gry. Jeśli potrafi tylko i wyłącznie śpiewać, nie wiem, rozwijać jakieś swoje pasje, również może to na YouTubie. I obserwujemy bardzo, ale to bardzo podnoszenie się tego YouTube'a. YouTube staje się bardziej ważny niż telewizja. Jak widzimy teraz, wiele osób, które na YouTubie się wybiły, zaczynają przechodzić do telewizji, zaczynają sprawować jakieś wywiady. Mimo to większość ludzi powie: a, sprzedał się. Sprzedał się, tak, bo poszedł do telewizji, bo coś promuje, to się sprzedał. Bo mnie boli, nie? Boli, bo boli, nie? Ale tak nie jest. Tak naprawdę jest to rzecz normalna i każdy, kto się wybije, stara się iść dalszym tropem. Tym bardziej, jeżeli ma okazję, jeżeli ma jakieś zaproszenie, no to na pewno z tego skorzysta. A nuż właśnie może kogoś życie w jakiś sposób odmienić, może właśnie kogoś rozweselić. Jak widzicie, mamy w tytule YouTube kontra telewizja. Nazwę YouTube specjalnie dałem na pierwszy człon, ponieważ uważam, że właśnie YouTube zdecydowanie przewyższa wyświetleń znacznie skalą oglądalności, aniżeli telewizja. W telewizji, jak widzimy, teraz powstają już takie naprawdę dziwne moim zdaniem seriale. Jak Szkoła, takie jak Dlaczego Ja, nie mają powoli sensu, których po prostu po jakimś czasie już się nie będzie chciało oglądać, a YouTube nadal się w jakiś sposób rozwija i na pewno dla młodych ludzi jest to taka opcja, aby mogli zobaczyć również tam swoich rówieśników przede wszystkim, bo w telewizji nie wszystkie programy są właśnie przeznaczone, nie zawsze są takie ciekawe, tak? A na YouTubie możemy zobaczyć coś, co większość ludzi ciekawi. Napiszcie, jak wy uważacie. Takiego filmu o takiej tematyce na YouTubie jeszcze nie widziałem. Nie wiem, możecie sprawdzić, jeżeli znajdziecie, to możecie mi podesłać. Sam postanowiłem to poruszyć, ponieważ zauważyłem, co w dzisiejszym świecie się dzieje. Jeżeli ten film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o tym i oczywiście udostępnijcie go, aby większa liczba osób również mogła to zauważyć i no i zobaczyć, jak to rzeczywiście jest i żeby mogła również skomentować, jak to według was również wygląda. To ja już będę leciał. Narka.